dobrym zwyczajem, bo jak powiedziałem, Pan Jezus ma takie metody dobre, które nie trzeba zmieniać. Więc teraz proszę, abyście takie grupy po trzy osoby się właśnie zebrali, po trzy osoby. Chwyćcie się za dłonie też, zapytajcie się jeszcze o imię, bo niektórzy jeszcze nie znają siebie, skąd przyjechaliście, skąd jesteście. Po trzy osoby, najlepiej po trzy. No chyba, że nie będzie wyjścia, no to po cztery. Najlepiej po trzy osoby. Po trzy osoby, zapytajcie się właśnie jeszcze o imię, jak trzeba oczywiście. Zapytajcie się jeszcze, nie każdy, może tak, albo nie każdy powie, w jakiej intencji w tej trójce modlitewnej macie się modlić. Główna intencja to jest uzdrowienie fizyczne, ale może jeszcze być jakaś inna intencja, jeszcze dodatkowa. I teraz na głos się módlcie. Nie cicho, tylko na głos. Dobrze, żeby... Czy swoimi słowami, jak potrafisz. Nawet możesz mówić zdrowaś Mario tylko. Albo przyjdź, Duchu Święty, i uzdrów te osoby zgodnie z Twoją wolą. Duchu Święty, przyjdź, albo modlić się w językach na głos. Ale na głos, żeby to było słychać. Ariale melaya melahanonai i fendecha soletolai. Panie, Panie nasz, Panie, Panie nasz. Panie, proszę, uzdrawiaj wszystkich chorych fizycznie, którzy tu są, którzy będą nas słuchać przez internet w przyszłości. Dziękujemy Ci, Panie, za uzdrowienia. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Maryi za uzdrowienia, które przyjdą właśnie przez jej wstawiennictwo. Dziękujemy, że będziesz nas uzdrawiał, nasze chore ciała z różnych dolegliwości, chorób, różnych niedomagań, słabości. Panie, dziękujemy Ci, że objawiasz swoją miłość do naszego ciała. Dziękujemy Ci, że też nasze ciała odkupiłeś, nie tylko duszę, ale także i ciała, całego człowieka, każdego z nas, całości. Dziękujemy Ci za Twoje miłosierdzie. Uzdrawiaj tych, którzy mają chore głowy, chore oczy, chory mózg, którzy mają chory układ nerwowy. Kiedy będę mówił różne choroby, to te osoby będą miały często spoczynek i będą uzdrawiane przez Jezusa Chrystusa. Panie, uzdrawiaj tych, którzy mają chory układ nerwowy, chore oczy. Pan leczy teraz chore oczy. Pan leczy chore uszy. Pan leczy Twój chory kręgosłup też. Pan leczy wiele osób, które mają chory kręgosłup, chore plecy, chore płuca. Pan leczy Twoje chore płuca. Leczy Twoją tchawicę, oskrzela. Pan leczy Twoje stawy. Pan leczy kości Twoje. Pan leczy Twoją skórę, Twoją krew. Pan leczy Twoją krew teraz. Pan leczy Twoje ścięgna, Twoje żyły. Pan leczy Twoje dłonie, Twoje palce dłoni. Pan leczy Twoje całe też tutaj układ trawienny, pokarmowy. Pan leczy cały układ ten jelitowy. Jelita leczy. Leczy Twoją trzustkę, Twoją dwunastnicę. Leczy... też Twoją wątrobę. Pan leczy Twoje nerki. Pan leczy Twój układ moczowy też. Shahaya, manahash. Panie, uzdrów tych, którzy mają choroby nowotworowe. Pan, wiele osób uzdrawia z tych chorób nowotworowych różnego rodzaju. Pan leczy Twój układ też cały krwionośny. Pan leczy nadciśnienie, które masz, niedociśnienie, niskie ciśnienie. Pan leczy też Twój język, Twoje dziąsła Pan leczy. Pan leczy Twoje gardło, struny głosowe. Pan leczy Twoją szyję, Twoją tarczycę. Pan leczy też nadnercza.
Pan leczy także tą sferę intymną u mężczyzn i kobiet. Wszyscy ci, którzy mają tą sferę intymną, cierpiącą, chorą, Pan też leczy. Pan też uzdrawia. Pan leczy z niepłodności. Pan leczy z anemii, z anoreksji, z bulimii. Pan leczy z depresji, która dotyka też ciała. Pan leczy również z nerwicy serca. Pan uzdrawia osoby, które mają zastawki serca. Pan dotyka osoby, które mają jedną nerkę. Pan leczy twoje żebra. Bajaha mahadis. Ajashala. Etunaj, halit. Edunaj, edunaj. Ejama nohadis. Ajahala. Adaha majas. Ifola. Halahalahala. Adunaj, adunaj, adunaj. Adunaj, adunaj. Sit, ichat. Ichat, ichat. Ichat, ichat. Adunaj, 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 adunaj. Ishalahala. Uwielbiajcie ze mną Pana, bo jest dobry, bo uzdrawia nasze serca, nasze dusze i ciała. Sławcie Pana. Jeszcze, jeszcze się módl, jeszcze chwilę. Jeszcze, jeszcze wołaj. Pan uzdrawia też osoby, które mają też takie stany przedzawałowe. Przyjdź, Duchu Światłości. Pan leczy osoby, które mają w swoich rodzinach osoby cierpiące na amnezję, na Parkinsona, na schizofrenię. To osoby, które cierpią też na autyzm. Pan leczy osoby, które mają padaczkę. Szczególnie młodą kobietę, która ma padaczkę. Jezus teraz uzdrawia i w tym momencie całkowicie ją właśnie uwalnia od tej choroby. Nie będzie żadnych objawów tej choroby. Aż do końca swojego życia, a będzie długo żyła dla chwały Jezusa, nie będzie tej choroby. Amen. Helecheriasz. Alech. Amen. A teraz sobie gorąco podziękujcie, bo żeby pokonać to zimno. Panie, proszę Ciebie, żeby tutaj po tym spotkaniu nikt się nie rozchorował, nie miał przeziębienia, ani grypy, ani zapalenia płuc. Amen. Panie, dziękujemy Ci za te uzdrowienia ciała. Amen. Dziękujemy. Oklaski dla Jezusa, dla chwały Jezusa, dla chwały Marii. Panie, dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś. Za wszystkie uzdrowienia, za wszystko. Dzięki Ci, Panie. Nie wszystkie osoby, które może poczuły uzdrowienie, są uzdrowione, bo wiele było osób, które nic nie poczuły, a były uzdrowione. Nie wszystkie choroby były wymienione. Były choroby, które Pan Bóg uzdrowił, mimo że nie były też wymienione. Także dziękujmy za wszystko, Panu. Amen. Dziękujemy Ci. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Widzę, że te baloniki niektóre tam poszły aż do tyłu. Temu leciały. Niektóre są na początku jeszcze. Teraz będzie jeszcze na końcu modlitwa o wylanie Ducha